Mustangi znane są z trzech silników. EcoBoosta, V6, no i standardowo V8. A my, moi drodzy, mamy dzisiaj w planie V12. Dlatego, że mamy możliwości modowe, a to jest właśnie jeden z tych pięknych modów, moi drodzy, który ma, uwaga, uwaga, V12 i prawie 500 konia. Jeśli chodzi o moc, to tam palicho, no bo mocy to już i tak mieliśmy wiele razy dużo. Ale ogólnie V12 z Mustangiem? Dziwne rzeczy. A my, moi drodzy, dzisiaj mamy spore zadanie do zrobienia, bo tutaj tak naprawdę wszystko jest na kompletnie czerwono. Więc roboty będzie niemało, ale my lubimy takie wyzwania. Zanim jednak zaczniemy cokolwiek robić przy tym samochodzie, trzeba zobaczyć, jaki to ma w ogóle kolor. Wiem, że tam gdzieś pewnie była informacja na ten temat, ale ja wolę się przekonać, tak? Mamy dwukolorowy samochód i w ogóle dziwnie to wygląda ogólnie, ale nieważne. Oczywiście wyczyścimy go najpierw, no i trzeba będzie coś z nim zrobić. Czy będziemy go robić na dragę? Raczej nie, bo ostatnio tych aut dragowych mieliśmy całkiem sporo. Na pewno chcemy go odbudować i zobaczymy, co to w ogóle jest za ciulstwo. Niestety, jak to gra na modach, lubi się zepsuć i mi wczoraj się tak zepsuło, że niestety straciliście troszeczkę tutaj roboty związanej z silnikiem. Ale no, tak bywa, ja muszę pamiętać, że to jest gra modowana i to nie jest mało modów, więc muszę pamiętać, żeby po prostu zapisywać w miarę możliwości tą grę. No ale tak to już po prostu musi być. Tyle. I nic z tym człowiek nie zrobi. Ogólnie zaczęliśmy troszeczkę inaczej niż do tej pory. Czyli właśnie zajęliśmy się najpierw silnikiem, bo z tym jest chyba najwięcej zabawy. Ja tak naprawdę auto rozebrałem w chwilę i tam jakoś nie ma zbytnio nad czym się rozczulać. Tutaj w przypadku silnika V12 no i jest trochę roboty. A, jeszcze jedna przepustnica. Okej. Więc jakby nie patrzeć, wolałem się zająć tym. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę klucz i główny bohater tego odcinka, czyli właśnie to, że nie Mustang, tylko właśnie silnik V12. Swoją drogą, tej wersji jeszcze nie robiłem, bo tych wersji, tychże jest chyba 3, z tego co zauważyłem. A ja robiłem tak naprawdę Astona i robiłem Pagani, a to jest jeszcze jakaś inna kompletnie wersja. Dobra, montujemy silnik do zardzewiałej budy. Wygląda to dosyć komicznie, ale to się zaraz poprawi, tylko musimy się zająć tutaj spawareczką. No i już ten samochód jakkolwiek wygląda. Nie powiecie mi, że nie. Ale tutaj jeszcze jest wiele, wiele do roboty. No to, moi drodzy, został nam jeden z ostatnich etapów, czyli zabudować go. Wszystko jest wymienione. Tutaj, no jak sami widzicie, na pewno no, są części tuningowe, no ale to jest wydech, więc jakby nie patrzeć, no nie lubię robić aut, które nie mają sportowego wydechu. Nie, może to jakieś takie moje widzimisię czy coś, nie mam pojęcia. Części już wybrałem, dlatego że jest 15 stron tych części do niego. Wersji jest od choinki ciut-ciut. Czy to będzie pasować, tego jeszcze nie wiem, ale to się zaraz dowiemy. Ogólnie śmieszna sytuacja jest z kołami. Dlatego że wszystkie 4 opony były 2.5.5, 18-calowe. No i ja takie kupiłem. Ale z innego projektu gdzieś mi zostały 285 z tym samym rozstawem, wszystko niemal to samo. I je zamontowałem, 2 sztuki akurat. No i zobaczcie, jak się ładnie wpasowały. Mamy z tyłu 285, z przodu 255, wszystko jest jak być powinno. A my zajmujemy się montażem. Dobra, zamontujemy nowki funkiel. Tu jest jeden wielki miszmasz, jeśli chodzi o kwestię doboru.
Z racji tego, że po prostu jest tego tyle, że doszedłem do wniosku, że trzeba coś tutaj pomieszać. Jetę już robiliśmy. No tak sami widzicie, tutaj mamy jeden zwykły, ten, my tu będziemy mieli czarne końcówki. Światła również są inne. Aha, dwa razy by kupiłem. No nieważne. Tutaj też mamy Bulleta w ogóle, tutaj mamy Super Snake'a, tutaj mamy też jakąś firmę tuningową. No tu jest po prostu jeden wielki miszmasz, ale o to chyba w tym też chodzi, żeby manewrować troszeczkę tymi częściami. To jak sami widzicie, mamy wielką maskę Shelby z podświetleniem swoją drogą. Nawet nie wiedziałem o tym. Zajebiste to jest. Tutaj mamy również zajebiste czerwone lampy i przód będzie mi się tak kurna podobał, że to jest hit, ja już to wiem. No sami zobaczcie, jak to wygląda. To tu wiadomo, że coś jest nie tak. Ale raczej wątpię, żeby ktokolwiek pomyślał, że tu jest kurna pierdzielona V12. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy wszystko. I na to wygląda, że wsio ryba. No jeszcze rejka z tyłu oczywiście. No i zobaczcie, jak to wygląda. No kurna mać. Ja jestem tak z siebie dumny, jeśli chodzi o ten samochód. Wszystko mamy zrobione. No to co? No jest podlany. Trzeba tylko ustawić parę pierdół i malujemy go. No i tak, moi drodzy, prezentuje się nasz Mustang V12 wersji 777. Troszeczkę moc podniesiona z racji wydechu, ale nic poza tym nie było robione. I wybrałem kolor czerwony, z racji tego, że Mustang no jednak jakoś kojarzy mi się z czerwienią. Wygląda mega, według mnie przynajmniej, możecie napisać w komentarzu. A my idziemy testować. Chwilę potestowałem i powiem wam, że to ile to ma przyczepności na starcie, to jest jakiś hit. Nie odkleja się w ogóle. Jedzie tak, jak być powinno. Zobaczymy, czy się uda tym razem 300 wyciągnąć, ale wątpię. No, trzeba byłoby lekko podnieść jeszcze tą moc. Tak delikatnie myślę, że fajnie by było. Bo już się nam droga kończy. Nie, 300. Nawet jeden. No i piękne pocałowanie końca. No, nie ma mocy, żeby się odkleić. Chociaż próbuję. Ale ogólnie na wolnych obrotach już słychać, że coś tu jest kurna nie tak. No i to, jak to wygląda. Zobaczcie. To, jak to wygląda. No jest coś pięknego. Także moi mili, ja dziękuję wam wielkie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia. A jeśli wam się podobało, to oczywiście suba i łapkę mile widziana. Na razie.